Dzień dobry kochane, witam Was w kolejnym odcinku Waszych komentarzy, moich odpowiedzi. Jak zawsze lecimy bez zbędnego gadania. Pytanko pierwsze. Jaki polecasz krem na serum z retinolem? Tutaj jak najbardziej mogę polecić krem z kwasem hialuronowym marki The Ordinary. To jest krem, który tak naprawdę ładnie nawilży, nie oblepi, że tak powiem, tej skóry, jej nie obciąży i będzie... Bardzo dobrze współgrał z retinolem. To jest krem dość neutralny. Pragnę tylko zaznaczyć, pamiętajcie o tym, że jeżeli nakładacie retinol, odczekajcie przynajmniej te 10 minut i dopiero nałóżcie krem, a najlepiej tak naprawdę nawet odczekać pół godziny. Czy przy retinolu trzeba robić peeling? Nie trzeba, w zależności od tego, jak też często ten retinol jest stosowany. Tu niejednokrotnie proponowałam Wam peelingi właśnie szczególnie kwasowe bądź enzymatyczne jako uzupełnienie pielęgnacji, ale nie jest to niezbędny preparat. Czyli jeżeli stosujemy retinol na przykład już 3-4 razy w tygodniu, jest bardzo ładna tolerancja tej skóry, to tak naprawdę retinol też będzie Wam regularnie złuszczał martwe komórki naskórka i będzie regulował w ogóle regenerację komórkową, więc tutaj nie należy się obawiać. Czemu polecam niejednokrotnie właśnie peelingi? Z tego względu, że często przy retinolu pojawiają się tak zwane suche skórki, i wtedy właśnie peeling pomaga wam to usunąć. Ale tutaj odsyłam przy okazji do filmu o retinolu, gdzie znajdziecie kompletny schemat pielęgnacji, żeby też nie nadużywać tego rodzaju właśnie peelingów, bo to jest szalenie ważne. Następnie słyszałam, że silikony oblepiają twarz i składniki aktywne nie mogą zadziałać, bo nie przenikają, gdzie jest prawda. Nie jest prawdą, że silikony oblepiają twarz i właśnie te składniki aktywne nie przenikną. Silikony, słuchajcie, oczywiście mamy y, lotne silikony, bądź silikony bardziej trwałe, które nie będą rozpuszczalne pod wpływem wody. Natomiast główną zasadą, główną rolą silikonów jest to, żeby zapobiec ucieczce wody z naskórka. I tak naprawdę silikony są dobrym rozwiązaniem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Nawet jeżeli mamy Pięknie uzupełniałam pielęgnację. E, mamy na przykład preparaty bogate w oleje, e, w ceramidy, walantoinę, pantenol, czyli dodatkowe jeszcze jakieś substancje łagodzące. Może okazać się, że taka pielęgnacja nie będzie wystarczająca. Jeżeli mamy wybitnie skórę skłonną do przesuszeń, bądź mamy naruszony płaszcz hydrolipidowy, to wtedy właśnie silikon będzie doskonałym rozwiązaniem, dlatego że stworzy wam troszeczkę taką okluzję na tej skórze i dzięki temu ta woda nie będzie szybko uciekała. Ważne też jest to, jeżeli są silikony lotne, lekkie, to tak naprawdę nie oblepią też waszej skóry. A w kwestii przenikania składników aktywnych, słuchajcie, to jest zupełnie inna rzecz, dlatego że e, tak naprawdę tutaj to nie silikony będą stanowiły o tym, że jeżeli macie właśnie krem silikonowy, to w tym momencie na przykład witamina C, witamina B3 czy retinol chociażby nie będą miały szans przenikania. To tak nie działa, naprawdę. Silikon jest jakby na zewnątrz tego kremu, tak? To nie jest tak, że on się znajduje w jego strukturze wewnętrznej, tak bym Wam to mogła bardziej obrazowo wytłumaczyć. On będzie właśnie stanowił taką powłoczkę, więc tutaj w kwestii przenikania składników aktywnych spokojnie nie ma obaw. Przyznaję się bez bicia, że odkąd stosuję retinol, równy miesiąc, jest to Basic Lab 0,3%, przestałam używać peelingu. Aktualnie mam zbudowaną tolerancję, trzy razy w tygodniu właśnie retinol, poniedziałek, środa, piątek. Pytanie, czy w niedzielę mogę nałożyć peeling kwasowy, floslek rozjaśniający i w poniedziałek znowu retinol. Jeżeli właśnie tak jak tu w tym przypadku jest zbudowana tolerancja, to odnosząc się do peelingu kwasowego Flosle, gdzie tam jest kilkuprocentowe stężenie kwasów, i to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny peeling, tak można nałożyć z tą tylko właśnie z tym zaznaczeniem, z tą różnicą, że trzeba zwrócić uwagę, czy rzeczywiście w poniedziałek po uprzednio nałożonym peelingu nie nastąpi jakieś podrażnienie. Bo jeżeli rzeczywiście nastąpi w poniedziałek to podrażnienie, no to wtedy warto by było ewentualnie. E, troszeczkę to poprzesuwać. Czyli jeżeli ostatnio był nakładany retinol w piątek, to można by spróbować nawet następnego dnia nałożyć peeling. Lepiej ten peeling nawet będzie nałożyć po retinolu i wtedy mamy dwa dni odstępu do kolejnej dawki retinolu, jakby tak bym mogła to wytłumaczyć. Ale prawda też jest taka, odnosząc się, jakby tutaj do e, pytania drugiego. Czy trzeba stosować ten peeling? I tu, właśnie to jest to. Jeżeli się okaże, że ta buzia będzie mocno podrażniona po peelingu kwasowym, to wtedy możemy sobie taki peeling podarować, że nie będzie takiej konieczności. Albo ewentualnie częściej wprowadzić retinol i też będzie bardzo dobre wyjście z sytuacji. Tu pod filmem, właśnie pod komentarzami, gdzie wypowiadałam się na temat antybiotyków przepisywanych na trądzik, że jestem temu przeciwna. To dlaczego dermatolodzy przepisują antybiotyki? Kochani, to jeszcze bardzo szeroko na ten temat będę wypowiadała się w filmie o trądziku, który przypominam już lada chwila, będzie 22 listopada. Natomiast, czemu dermatolodzy przepisują antybiotyki? Dlatego, że relatywnie antybiotyk da wam szybki efekt, ale szybki nie znaczy trwały. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli będziecie stosować antybiotyk czy to doustnie, czy zewnętrznie, to ten antybiotyk w momencie zakłada, zaznaczam, w momencie stosowania przyniesie Wam efekt. Ale w momencie, gdy ten antybiotyk będzie odstawiany, to niestety następują nawroty. I dlatego dermatolodzy przepisują antybiotyki, żeby pacjent szybko zauważył efekt, a niestety, jak już wiecie z mojej odpowiedzi, bardzo często skóra staje się wtedy lekooporna i tak naprawdę zaczyna być walka bakterii tych właśnie beztlenowych, czyli to tak naprawdę tu następuje właśnie taka sytuacja zwrotna, bo tworzą się przeciwciała w stosunku do właśnie leków i tak naprawdę właśnie tak jak mówię skóra sama ze sobą zaczyna walczyć. Więc to jest szalenie ciężka sytuacja, co więcej im dłużej stosowane antybiotyki, im częściej gdzieś podawane, tym niestety ta lekooporność zaczyna wzrastać. Ale dlaczego przepisują? To myślę, że właśnie dlatego, żeby był uzyskany ten szybki efekt, tylko, no tak jak wspominam, z trwałością jest znacznie gorzej. Co Pani sądzi o pielęgnacji śluzem ślimaka? Naprawdę to działa, czy to tylko PR-owy chwyt? Mam serię Scoser X, płyn do mycia twarzy, esencja, serum, krem i krem pod oczy. Nie, to nie jest PR-owy chwyt, dlatego że śluz ślimaka zawiera co ciekawe, między innymi słuchajcie, kwas glikolowy, alantoinę, pantenol czy nawet kolagen i tak naprawdę jest to dobrym rozwiązaniem dla różnego rodzaju skór, bo zobaczcie, mając kwas glikolowy możemy sobie podziałać zarówno na cery problematyczne, czyli nawet na trądzikowe, ale jednocześnie kwas glikolowy jest jednym z najlepiej przebadanych kwasów pod, pod względem działania przeciwzmarszczkowego, dlatego, że ma małą cząsteczkę, jest w stanie szybko przenikać przez tę skórę, bardzo ładnie ją penetruje, w związku z tym, tutaj rzeczywiście będzie bardzo dobre działanie. Więc, jak najbardziej to nie jest PR-owy chwyt, dlatego że śluz ślimaka będzie działał też zabezpieczająco w kwestii tutaj takiej przeciwbakteryjnej, łagodząco, będzie przyspieszał regenerację skóry, jej kojenie. Więc, jak najbardziej, jestem zastosowaniem śluzu ślimaka. I kolejne pytanko. Kiedy osuszam tonik, to potem słyszałam, żeby zostawiać skórę wilgotną po toniku, bo wtedy pielęgnacja lepiej się wchłania. Po raz kolejny, celowo słuchajcie, wzięłam to pytanie. Ja wiem, że już niektóre z was, jeżeli mnie słuchają, będą znudzone. Kochane moje, nie zostawiamy skóry wilgotnej. Owszem, tak, lepiej się będą wchłaniały kosmetyki, ale lepiej się będą wchłaniały na skórze nawilżonej. Nie robimy w ten sposób, że nakładamy momentalnie kosmetyk i wmasowujemy. Ewentualnie możemy tak zrobić, ale może wytłumaczę. Gdy stosujemy tonik, osuszamy ręcznikiem papierowym, i momentalnie nakładamy kosmetyki pielęgnacyjne. Natomiast możemy jeszcze drugim sposobem to wykonać, czyli zastosować tonik. Tylko tu najlepiej sprawdzą się toniki żelowe, nie te w mgiełce, ale wtedy wmasowujemy do sucha. Nigdy nie pozostawiamy toniku same, samemu sobie, czyli do wchłonięcia, bo przyspieszamy ucieczkę wody z naskórka. Czy można rano skórę twarzy myć samą wodą? Nie, to też powtarzałam w błędach pielęgnacyjnych. Moje kochane, jeżeli myjecie twarz samą wodą, to woda, pamiętajcie, nie ma zdolności rozpuszczania nagromadzonego przede wszystkim łoju, a w nocy gruczoły łojowe pracują znacznie intensywniej. Co więcej, po raz kolejny podkreślę, jeżeli któraś jeszcze nie słyszała mnie gdzieś w pozostałych filmikach, jak opowiadałam, o roztoczach, które pozostawiają odchody na naszej skórze. To są, roztocza to są takie pajęczaki. Mikroskopijne, które żyją sobie zarówno w powietrzu, bo znajdziecie je w kurzu, jak i właśnie ten, w tym osadzającym się kurzu na naszej pościeli. Więc teraz, gdybyśmy prześledziły naszą skórę pod mikroskopem, to wyraźnie zauważycie te odchody rozsoczy. Co więcej, w nocy następuje silna regeneracja komórkowa. Skóra pracuje bardzo intensywnie i złuszczają się martwe komórki naskórka. Dlatego też te martwe komórki naskórka pozostają na poduszce. Jak się budzimy. No to też część oczywiście tych martwych komóreczek będzie na naszej twarzy. Dlatego warto myć twarz nie tylko absolutnie wodą, bo woda nie jest do tego dobrym rozwiązaniem, tylko żelem bądź pianką. Tam, gdzie mamy delikatne detergenty, które poradzą sobie z takimi zanieczyszczeniami. Borykam się z trądzikiem i dermatolog przepisał mi następujące żele do stosowania na twarz. Aknatak, tu jest klindamycyna i tretinoina oraz dułak, gdzie mamy. Ponownie klindamy cynę i nadtlenek benzoilu. Zalecenia od dermatologa były takie, żeby stosować żele na zmianę w wieczornej pielęgnacji. Według mnie to stanowczo za często na początek. Proszę o pomoc we wprowadzeniu wyżej wymienionych produktów do pielęgnacji i udzielenie informacji, czy na czas terapii powinnam zrezygnować z peelingu enzymatycznego, który dotychczas robiłam raz na tydzień. Przede wszystkim nie jestem zwolennikiem tego rodzaju leczenia, to już wspominałam, tam gdzie mamy antybiotyki, a tu jeszcze dodatkowo podwójną klindamycynę, nie bardzo rozumiem ale przede wszystkim jest tretinoina. Więc ta tretinoina stosowana co drugi dzień i tlenek benzoilu, który niemiłosiernie potrafi skórę wysuszyć, to to jest barbarzyństwo dla skóry. I powiem szczerze, tak jak jeszcze raz podkreślę, jestem przeciwna tego rodzaju leczeniu. Jak jeszcze sam retinoid by był, to by było całkiem w porządku, ale nie z antybiotykami, dlatego że wtedy może szybko nastąpić lekooporność, co prawda, Retinoid będzie jakby przeciwdziałał lekooporności, ale wyjałowienie płaszcza hydrolipidowego przy tak częstym stosowaniu, masz jak w banku. To w ogóle absolutnie nie podlega żadnej dyskusji. Szczerze powiem, osobiście w ogóle bym mówię nie zaleciła czegoś takiego, ale jeżeli już, to tak na dobrą sprawę, ten aknatek powinien być stosowany na początek raz w tygodniu, góra dwa razy. I w ogóle nie wiem, czy bym wtedy nawet ruszała dułak, bo, dlatego że tretinoina plus nadtlenek benzoilu to po prostu będzie ścieńczenie skóry, tak jak mówię, wyjałowienie płaszcza hydrolipidowego i może nawet dojść do poparzenia retinoidowego. A w rezultacie, jak dojdzie do poparzenia retinoidowego, to w tym momencie wyprowadzenie tej skóry na prostą granicę z cudem. Wtedy ona staje się jak papirus, wrażliwa, nadwrażliwa nawet utrwalony rumień i zaczynamy borykać się jeszcze z innymi kwestiami. Absolutnie w ogóle w kwestii peelingu enzymatycznego to w ogóle nie podlega dyskusji. Odstawiamy, dlatego że tretinoina będzie tak działała złuszczająco, że peeling enzymatyczny będzie tylko podrażniał tę skórę i uwrażliwiał. Więc tak jak mówię, tutaj tyle co mogę pomóc z mojej strony, bo takiego leczenia bym w ogóle nie zaproponowała. Kolejne pytanko: czy mogłaby Pani rozwinąć temat zastosowania w pielęgnacji kwasu laktobionowego? Czy może zastąpić serum antyoksydacyjne, czy pomoże na EUZS, przerośniętego gruczoły łojowe, jak go wpleść w kurację z retinolem? Pierwsza rzecz: kwas laktobionowy oczywiście jest silnym antyoksydantem. Przy okazji, jest doskonałym rozwiązaniem dla wszelkich wrażliwców, czyli dla skór naczyniowych skłonnych do podrażnień, nawet przy. A to zapaleniu skóry. Będzie wzmacniał ściany naczyń krwionośnych, będzie skórę nawilżał, jednocześnie regulując poziom złuszczania na ale nie będzie działał drażniąco, bo jest polihydroksykwasem czyli tym kwasem nowszej generacji. I teraz. Może zastąpić serum antyoksydacyjne z, z tym tutaj zaznaczeniem, że nie powinien być wysoce stężony, czyli tu byśmy miały wtedy w stężeniu 3-5%, jak najbardziej kwas laktobionowy można nawet dołączyć do, jeżeli byłby w czystej postaci, można by dołączyć do serum z kwasem hialuronowym. Także jak najbardziej jako antyoksydant się sprawdzi, a jednocześnie będzie właśnie łagodził skórę. Sprawdzi się również przy takowym zapaleniu skóry, nie tylko właśnie wspomnianym już przeze mnie atopowym zapaleniu skóry, dlatego że znowu będzie łagodził rumień, będzie łagodził silne właśnie swędzenie, które często też towarzyszy przy EZS-ie. Natomiast w kwestii tych gruczołów łojowych tutaj bym polemizowała, jest troszeczkę za delikatnym kwasem, może przy regularnym stosowaniu rzeczywiście przyniósłby jakieś... Znikome efekty, ale tu na przerośnięte gruczołołoło-łojowe zdecydowanie mamy lepsze rozwiązania w postaci silniejszych kwasów. No, już nawet rozpoczynając od kwasu pirogronowego poprzez kwas glikolowy, czy kończąc na najsilniejszym trójchloroodstawym. Ale do, jeżeli chodzi o kwas trójchloroodstawowy, to zdecydowanie zostawcie te działania profesjonalistom, bo z tym kwasem nie ma żartów. Jak go jeszcze wpleść w kurację z retinolem? Tutaj śmiało nie widzę problemu, też znowu odsyłam do mojego filmu o retinolu, gdzie jeden z preparatów zawierał kwas laktobionowy. Może być stosowany taki kwas właśnie jeżeli będzie w serum, chociażby nawilżającym, nawet śmiało codziennie rano. Zaznaczam po raz kolejny, nie może być wysoce stężony. Bądź może być na przykład w peelingu kwasowym i wtedy ten peeling kwasowy może być stosowany jeden Maksymalnie dwa razy w tygodniu, w zależności od stężenia retinolu i w zależności od zbudowanej tolerancji na retinol. Kupiłam tonik z 10% glukonolaktonem. Jakich substancji z nim nie łączyć? Używam kwasu askorbinowego, retinolu, peptydów i niacinamidu. Pierwsza rzecz po raz kolejny. Glukonolakton tutaj jest znowu polihydroksykwasem w tej samej grupie co laktobionowy. One mają dość podobne właściwości. Glukonolakton też działa nawilżająco. Dodatkowo jeszcze będzie ładnie rozjaśniał przybarwienia, będzie też ładnie łagodził skórę. Tu, jeżeli złuszczanie w ogóle jakieś miałoby wystąpić przy 10% glukonolaktonie, to takie praktycznie niezauważalne, bo to będzie gdzieś takie regularne podłuszczanie tej skóry, więc nawet ciężko je zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o: Kwas askorbinowy z glukonolaktonem jak najbardziej. Wszystko oczywiście zależy też od stężenia, bo jeżeli będzie miały stężenie 15-20% no to w tym momencie w połączeniu z glukonalaktonem będziemy miały intensywniejsze jego działanie, to też się należy z tym liczyć. Z retinolem nie widzę problemu, żeby tutaj w jakikolwiek sposób go stosować. To odsyłam do poprzedniego pytania o kwasie laktobionowym, to co mówiłam przed chwilką. Jeżeli chodzi o peptydy, po raz kolejny Wam wytłumaczę, bo już niejednokrotnie to pytanie się pojawiało. Peptydy mówicie cały czas, aż że w środowisku kwaśnym one będą dezaktywowane. Słuchajcie, po raz kolejny powiem, przytoczę moją rozmowę z ekspertem w tym temacie. Rozmawiają, rozmawiałam z panią chemiczką, która jest chemikiem w firmie kosmetycznej i też tworzy formulacje kosmetyczne. Nie ma takiej możliwości, żeby tak obniżyć nasze pH skóry, żeby te peptydy nie zadziałały. Co więcej... Jeszcze raz też powiem, że nawet takie formuły zabiegów tworzę, gdzie gdzie mam peelingi chemiczne, nawet intensywne i na to nakładam np. Na przykład ampułki z peptydami biomimetycznymi i jest cudowne działanie. Więc tak naprawdę krąży, powiem wam ta informacja gdzieś w blogosferze. Sprawdzałam również doniesienia naukowe i nie udało mi się absolutnie znaleźć takiego badania, które by potwierdzało tę tezę. Dos, dokładnie się to też tyczy niacynamidu, jakoby niacynamid miał też tworzyć środowisko kwaśne, więc tu nie ma y, właśnie y, obaw, ale jeszcze w odniesieniu niacynamid kontra glukonolakton, bo tak naprawdę o to jest pytanie. Tu też nie ma problemu. Wszystko też zależy od niacinamidu, od jego stężenia. Bo jak mamy 10% glukonolakton, mówię, tu nie będzie podrażnienia skóry. Ale jeżeli już dołączymy do tego niacinamid 10%, no to w tym momencie rzeczywiście ta skóra może być gdzieś tam lekko podrażniona. Co bym proponowała? nic z glukonolaktonem wtedy na przykład na rano. A na wieczór preparat z niacynamidem i powinno być wszystko w porządku. A jeżeli mamy kwas askorbinowy, na przykład, który chcemy stosować rano, to trzeba zauważyć, czy po prostu ta skóra nie będzie podrażniona. Bo pamiętajcie, że generalnie tutaj ten glukonolakton w toniku on będzie sobie szybciutko przenikał i wtedy, jeżeli dołożymy kwas askorbinowy, to po prostu będzie lepsza przenikalność tego kwasu askorbinowego. Więc po prostu wystarczy sprawdzić, czy zwyczajnie w świecie nie nastąpi podrażnienie, ale tak nie ma przeciwwskazań. Czy na przykład niacynamid kwas salicylowy i tym podobne zawarte w żelu do mycia twarzy sprawią, że należy używa, uważać z substancjami aktywnymi w kolejnych krokach, aby nie doszło do niekorzystnego połączenia? Nie mam tu informacji, ile jest niacynamidu, ile, ile jest kwasu salicylowego, natomiast generalnie w żelach myjących, słuchajcie, tam jest. Bardzo często nawet nie ma wykazanej ilości, a jeżeli się miałoby znajdować tego kwasu salicylowego, to na pewno poniżej 1%. Wtedy nawet nie dochodzi do złuszczania, to jest tylko regulacja właśnie tutaj tego złuszczania naskórka. Więc śmiało słuchajcie, nie ma problemu, żeby tutaj doszło do jakiegoś podrażnienia. Oczywiście, tutaj jest mowa o niekorzystnym połączeniu. No to znowu odnoszę się do tych też poprzednich pytań, czy to będzie niacynami, czy to będzie witamina C. Wszystko zależy od wrażliwości skóry, ale w kwestii wyłączania się tych składników aktywnych nie, no chyba że mówimy o łączeniu witaminy C właśnie w postaci kwasu skorbinowego i do tego mamy niacynamid. To wtedy rzeczywiście potrafi się tworzyć kwas nikotynowy, który będzie działał wolnorodnikowo, czyli będzie wpływał na większą ilość wolnych rodników. I z tym połączeniem faktycznie należy uważać. Ale tutaj, jeżeli chodzi o kwas salicylowy czy niacynamid, to nie ma problemu, żeby no tak jak mówię, jeżeli tutaj niacynamid, to nie nakładajmy wtedy witaminy C w takiej czystej postaci, a tak poza tym nic się dziać nie będzie. Czy tonik, olej i kwas można stosować też pod oczy? Jak najbardziej tak, ale teraz tonik, olej bez najmniejszego problemu, a kwas w zależności od tego jaki to będzie kwas. Bo jeżeli... Będzie to peeling kwasowy, który zawiera kwas salicylowy. No to najgorsze wyjście z sytuacji, bo pamiętajcie o tym, że kwas salicylowy ma piękne powinowactwo do gruczołów łojowych. Czyli powinowactwo, to znaczy, że pięknie przenika do gruczołów łojowych, tam je bardzo oczyszcza, reguluje pracę właśnie tychże gruczołów. W związku z tym na okolice oka on absolutnie się nie nada. Ale jeżeli będziemy miały innego rodzaju kwas, jak kwas mlekowy, który będzie działał najwiższająco, rozjaśniająco, czy wspomniany już dzisiaj glukonolakton, czy laktobionowy, jak najbardziej tak. Czy na przykład, jeżeli to będzie nawet kwas glikolowy, ale w niewielkim stężeniu. Generalnie tutaj nieodpowiednim kwasem na okolice oka będzie kwas shikimowy i kwas salicylowy, które bardzo silnie regulują pracę gruczołów łojowych. Mam cerę wrażliwą, trądzikową i tłustą z łojotokowym zapaleniem skóry. Wszystkie problemy ogarnięte pielęgnacją. Chciałam wzbogacić pielęgnację o retinol na komi półprocentowy raz w tygodniu. Po trzech użyciach dostałam grudek na całej twarzy i małych pryszczy. Taki sam efekt mam od oleju do demakijażu. Czy to znaczy, że retinol nie jest dla mnie? Pierwsza sprawa, tu przede wszystkim może być takie właśnie zachowanie skóry po retinolu, to już niejednokrotnie mówiłyśmy też o tym, że może następować takie oczyszczanie tej skóry zwyczajnie w świecie, no i niestety taki okres trzeba przebrnąć przez około 2 tygodnie. Oczywiście, jeżeli taki problem będzie się nasilał, zwyczajnie w świecie może być tak, że po prostu ten preparat nie będzie dla Ciebie odpowiedni. Jeżeli chodzi o olej do tym makijażu, oczywiście też już się niejednokrotnie z tym spotykałam, ale później po rozmowie z moimi klientkami okazało się, że no nie do końca ten drugi etap, jeżeli chodzi o piankę czy żel myjący, jest faktycznie tak poważnie potraktowany. Czyli że faktycznie myjemy tę buzię przez całą pełną minutę, żeby dokładnie ten olej jakiejś pozostałości jeszcze zmyć, spłukać. Natomiast słuchajcie, oczywiście też się z tym spotkałam, że faktycznie pani się bardzo skrupulatnie y, 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 przykłada do tego, a mimo wszystko coś na tej skórze się pojawia. Są cery, które słuchajcie nie lubią olejów w żadnej postaci, nawet tych emulgujących, które właśnie służą do demakijażu. Wtedy wyjściem jest zwyczajnie w świecie mleczko. Od dwóch tygodni co wieczór stosuję na twarz, szyję i dekolt, w tym na okolice oczu, retinol, jednoprocentowe wskwalanie fir firmy Di Ordinary i nie widzę żadnych efektów. Rozumiem, że nie jest to czas, w którym mogłabym zauważyć pozytywne efekty działania retinolu, ale nie widzę na skórze również jakichkolwiek podrażnień i innych możliwych efektów ubocznych. Zastanawiam się, czy dążyć do jak najwyższego stężenia retinolu, jakie może tolerować moja skóra, ale też zastanawiam się, czy miałoby to sens. Moja skóra jest w całkiem dobrej kondycji. Czy zwiększenie stężenia retinolu powoduje lepsze efekty? Czy serum z retinolem, tak jak inne kosmetyki, warto zmieniać co jeden, dwa opakowania? Bardzo dobre pytania, słuchajcie. Pierwsza rzecz, jeżeli mamy taką tolerancję retinolu, i rzeczywiście, skóra nie reaguje podrażnieniem, no cóż, tylko pozazdrościć. Natomiast w kwestii tutaj Diordinary, wskwalanie. No jednak jeżeli mamy zamknięte wskwalanie ten retinol, to faktycznie też przy okazji jest to może nie zamknięte skwalanie, ale jeżeli dodatkowo mamy skwalan, to też właśnie nasza skóra jest pozbawiona tych wszelkich efektów podrażniających. Natomiast, no powiem szczerze, rzadko się z tym spotykam, żeby ktoś po jednoprocentowym retinolu nie miał żadnego podrażnienia. Aczkolwiek preparaty diordinary, one nie mają jakichś specjalistycznych nośników, składników aktywnych, więc są relatywnie delikatne. W związku z tym, pierwsza sprawa jest taka, warto by spróbować chociażby retinolu, który będzie w takiej postaci powiedziałabym emulsyjnej, a nie w skwalanie. Czyli coś intensywniejszego w takim samym stężeniu, ale nie właśnie w tej takiej formule olejowej. Taki retinol będzie działał nieco intensywniej. Natomiast odnośnie tego dążenia do jak najwyższego stężenia retinolu, to też nie jest moje kochane dobre. Bo słuchajcie, przy już 2 czy 4% retinolu, no powiem szczerze, to nie znam tak naprawdę osoby, która nie zaczęłaby się złuszczać. To już jest przy takiej naprawdę zbudowanej tolerancji, jak ktoś stosuje retinol przewlekle kilka lat. Ale też pamiętajcie, że złuszczanie jest skutkiem ubocznym i to. Nie należy cały czas do tego doprowadzać, bo też naruszamy barierę hydrolipidową. Więc tylko cieszyć się, że właśnie jest taka tolerancja. I tu bardzo ciekawe pyta, pytanie: czy serum z retinolem, tak jak inne kosmetyki, warto zmieniać co jeden, dwa opakowania? Co jeden, dwa opakowania niekoniecznie, dlatego że może się okazać, że jeszcze do tego czasu nie zbudujemy tej tolerancji. To, co Wam tłumaczyłam w filmie o retinolu, że zmieniamy wtedy kosmetyk, kiedy zbudowana jest taka tolerancja 3-4 razy w tygodniu, ze skoro się nie dzieje nic, w sensie podrażnień, to wtedy. Możemy sobie gdzieś tę półeczkę, że tak powiem, podwyższyć, czyli troszeczkę zwiększyć stężenie retinolu, ale tak jak mówię tu, w tym wypadku, gdy mamy jednoprocentowy retinol, to tak naprawdę, no, ewentualnie możemy sięgnąć po ten dwuprocentowy i zauważyć, jak ta skóra będzie tolerowała. Natomiast nie ma potrzeby zmiany co jeden, dwa opakowania, bo to jest preparat, który stosujemy rzadziej. Nie stosujemy go codziennie, więc tak na dobrą sprawę, zanim zużyjemy to jedno opakowanie, to minie gdzieś tam nawet czasami 2-3 miesiące. Więc tutaj troszeczkę ma się sprawa inaczej i możemy, jeżeli nam odpowiada dany preparat, stosować go troszeczkę dłużej, nawet i do pół roku. Ale jeszcze jedna ważna sprawa że tutaj nie widzę żadnych efektów, kochane moje, nie ma fizycznej możliwości, fizjologicznej, tak bym powiedziała, żeby po miesiącu mieć super niesamowite efekty po stosowaniu preparatów z retinolem. Mówiłam wam to przy y, filmie o retinolu. Tu musimy czekać na efekty długofalowo, i długofalowo to jest takie pół roku, rok, dopiero nawet często po kilku latach zauważycie, jakby porównać Waszą skórę na przykład do skóry koleżanki, która nigdy nie podjęła się takiej terapii retinolem, że Wasza skóra wygląda młodziej, ale tu trzeba powolutku, powolutku najpierw budować tę tolerancję, a dopiero później oczekiwać efektów. Kolejne pytanko. Mam pytanie odnośnie stosowania serum pod oczy w połączeniu z serum z witaminą C w różnych formach, np. serum różowym z glukozyt, czyli z glukozydem askorbylu, lub serum zielonym z kwasem askorbinowym lub etylowaną formą witaminy C, to jest pod filmem o Basic Lab. Czy peptydy plus niacynamid w połączeniu z witaminą C osłabią lub zniwelują jej działanie ze względu na różne pH? Znowu, słuchajcie, powracamy do tego, co już dzisiaj wspominałam. Moje kochane. Peptydy w tym środowisku kwaśnym po raz kolejny. Naprawdę nie obawiajcie się, jak nałożycie serum z witaminą C, czy to nawet będzie w formie czy glukozydu skorbelu, czy w formie etylowanej. To naprawdę, moje drogie, nie ma możliwości, żeby tak to skórę obniżyć, że nagle peptydy wam nie zadziałają. Śmiało, naprawdę, ewentualnie tutaj, jeżeli chodzi o połączenie z niacinamidem, to tutaj akurat mamy asko z askorbinowy i etelowaną formę. Nie połączyłabym na pewno w czystej formule, jeżeli chodzi o kwas askorbinowy niacinamidu, ale to tylko tyle. Ale tutaj mamy dwie formuły: czy to trawiaste, czy różowe serum, które wam proponowałam właśnie w, w filmie o kosmetykach Basic Club. To są formuły. Stabilne, więc tutaj, tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli połączycie z tym to nic się złego nie stanie, bo niacynamid w połączeniu z tą prostą formą kwasu skorbinowego, właśnie jeszcze raz powtórzę, tworzy kwas nikotynowy, który może być szkodliwy. Także tutaj nie zniweluje działania i nie osłabi. W żaden sposób nie będzie tego spadku pecha niesamowitego. Czy dobrze zrozumiałam, że serum redukujące przebarwienia z azeloglicyną można używać w połączeniu z retinolem podczas jednej pielęgnacji? Mam cerę mieszaną, dojrzałą i lekko naczyniową. Podczas jednej pielęgnacji? Tak, to też jest o serum z azeloglicyną na przebarwienia w filmie o Basic Lab. Można stosować w jednej pielęgnacji. Podałam Wam tam kompletny schemat. W jednej pielęgnacji nie znaczy, że nakładamy jedno po drugim. W momencie, gdy stosujemy retinol, tego dnia nie stosujemy serum z diacynamidem, przepraszam, z azeloglicyną, ale możecie stosować serum innego dnia i nie będzie tutaj nic się wykluczało. Tylko tak jak mówię, nie, nie ma tak, że nakładamy najpierw serum z, azelogli, z azeloglicyną, a później nakładamy retinol, bo wtedy rzeczywiście może dojść do podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Chciałam poprosić o wykład na temat kremów, żeli z SPF 30-50 po retinolu, bo tyle ich jest, że naprawdę trudno dopasować tak, żeby dzienny make-up ładnie usiadł i żeby to się nie błyszczało. Moje kochane, film o preparatach z filtrami już się ukazał jakiś czas temu, więc też tam chętnie tutaj odsyłam, chętnie odeślę, natomiast Takich moich ulubieńców, których mogę polecić. To jest tak, żel aloesowy Holika Holika SPF50. On przepięknie, słuchajcie, współgra w zasadzie ze wszystkim. Co prawda, jest to kosmetyk koreański, który nie da nam takiego matu, to pragnę też zaznaczyć tylko da taki efekt, powiedziałabym, delikatnego nawilżenia i rozświetlenia, nie mylić z błyszczeniem i pięknie będzie współgrał z makijażem wręcz ten makijaż się będzie bardzo przyjemnie po tym rozprowadzał. Ewentualnie może być żel Skin 79, też SPF 50. On troszeczkę mocniej błyszczy się od tego holika, holika, ale też bardzo podobne daje wykończenie, bez uczucia lepkości. Bardzo ładnie też pod makijażem sprawdza się, sprawdza się mleczko Mustella Sun do twarzy SPF. 50, więc to takie moje trzy y, propozycje, y, w które będą jak najbardziej ładnie współgrały z retinolem. Bądź ewentualnie jeszcze emulsja przeciwsłoneczna z Basic Lab SPF50, która też jest lekka, ale już nieco cięższa od tych wcześniej wymienionych preparatów. Ona też Wam da przyjemny efekt nawilżenia, y, ale tu, jeżeli ktoś ma y, skórę bardziej skłonną do takiego silnego przetłuszczania się. Może nie, nie u wszystkich właśnie się tak dobrze zachowywać, także któryś z tych czterech preparatów, żeby każdy mógł sobie wybrać, tak? Bo emulsja Basic Club sprawdzi się przy cerach mieszanych, ale nie z takim wybitnym, bym powiedziała, łoyotokiem. Pozostałe kremy będą lżejsze, czy będzie to mleczko Mustela, czy Holika, czy Skin 79. To są tak lekkie preparaty, że tak naprawdę przy większości rodzajów skór się sprawdzą. No może gdzieś Skin 79 czy Holika będą zbyt delikatne jeżeli chodzi o cerę suchą, więc wtedy wybrałabym z kolei emulsję Basic Lab. Która serum poleci Pani dla cery z zaskórnikami zamkniętymi? Mam cerę dość cienką, wrażliwą, dobrze znosi retinol, bo dbam o nawilżenie. Mam serum z ceramidami, czy lepiej będzie kupić niacynamid 5% czy serum zielone z witaminą C? To też jest pod filmem o Basic Lab, pragnę zaznaczyć. Zaskórniki prześladują mnie od roku i odkąd stosuję retinol zauważyłam ich zmniejszenie, ale jednak nadal są. E, tu przede wszystkim e, zauważyłabym, jak skóra reaguje na to serum z ceramidami, bo może się okazać, że serum z ceramidami e, może gdzieś troszeczkę. Bym powiedziała prowadzić do powstawania zaskórników, bo to jednak będzie serum bardziej odbudowujące i wtedy lepszym wyjściem z sytuacji tak naprawdę by był jak najbardziej acynamid, bo on będzie działał silnie przeciw zaskórnikowo, ale też, co ciekawe, to serum zielone, trawiaste z witaminą C ono będzie działało bardziej wyciszająco i nawilżająco, to wybrałabym serum różowe z witaminą C, czyli można by zrobić w ten sposób, że serum różowe z witaminą C tam mamy jeszcze dodatkowo kwas ferulowy, on będzie jej rozjaśniał delikatnie, gdzieś wyłuszczał te zaskórniki, wtedy to stosujemy sobie na rano, a serum z niacinamidem na wieczór. Trzeba tylko zwrócić uwagę, czy nie wystąpi delikatne gdzieś przesuszenie tej skóry, bo oba sera one są dosyć lekkie, więc żeby tutaj też nie doszło, nie doszło do przesuszenia. Jeżeli okaże się na przykład, że gdzieś mamy to przesuszenie, możemy wprowadzać też to serum z ceramidami, ale wtedy... Zwróciłabym uwagę, czy nie lepiej sprawdzi się na przykład co drugi dzień, tak? Czyli na przykład naprzemiennie. Mamy niacynamid i następnie serum z ceramidami. Ważną też sprawą, słuchajcie, to do Was wszystkich, jeżeli chodzi o zaskórniki, albo tutaj mamy właśnie zaskorniki kochane, zamknięte. To tak naprawdę rzeczywiście najlepiej z tych wszystkich substancji poradzi sobie jednak retinol, albo będzie działał najintensywniej. W przypadku zaskórników zamkniętych no też niacynamid będzie pomocny, ale trzeba zobaczyć, czy 5% stężenie już będzie wystarczające, czy nie wybrać niacynamidu 10%. Tutaj niestety w przypadku zaskórników zamkniętych trzeba się mocno napracować i pamiętajcie, czy mamy zaskórniki otwarte, czy mamy zaskórniki zamknięte, największą robotę, jaką robicie, robotę jaką robicie, największą robotę, jaką wykonujecie i coś, co będzie najsilniej działało przeciw zaskórnikom, to jest odpowiednie mycie twarzy. W trzech krokach wieczorem, w dwóch krokach rano coś, co powtarzam, do znudzenia, coś, co już doskonale znacie. Kochane, to już było dzisiaj. Ostatnie pytanko. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, jak zawsze pozostawiacie kciuki w górę. Proszę o subskrypcję mojego kanału, żeby żebym mogła działać ze wszystkim na bieżąco. Oczywiście gorąco Wam dziękuję jak zawsze za te wszystkie komentarze, za cudowne dyskusje. Słuchajcie, bo się takie wywiązały tam fantastyczne dyskusje między Wami. Coś wspaniałego, więc też do tego zachęcam. I oczywiście pozostawiacie w, pozostawiajcie komentarze pod filmami, propozycje na dalsze tematy, na które czekam gorąco, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie i. Do zobaczenia już wkrótce. Pa pa.